Siemanko, siemanko, ja jestem Vertes i witam was w kolejnym odcinku z gry Far Cry 5, dokładnie tak. Słuchajcie, zapauzowałem grę, odpauzowałem i nagle stoję na samochodzie. To było dziwne, ale nieważne, takie dziwne rzeczy potrafią nam się tutaj zdarzać. Słuchajcie, bardzo mało nam brakuje tutaj postępu do odblokowania na terenie, tutaj wam pokażę dokładnie na regionie Johna, żeby wreszcie znowu nas, że tak powiem, porwali i żeby znowu z Johnem się spotkać. Także możliwe, że będziemy mieli zaraz niedługo walkę z bossem. Tak przy okazji mówiąc jeszcze, latałem po mapie, odblokowywałem tutaj różne punkty, jakie były. Troszkę pozbierałem tych skrzynek peperskich, czy jak one się tam nie nazywają, ale je zbierałem. Dzięki czemu dostałem dużo punktów talentu, bo w każdej takiej skrzynce są takie 3 kobiksy, które dają 3 punkty talentu. Jak widzicie, trochę sobie tutaj tych rzeczy odblokowałem, także bardzo fajna sprawa. Jeśli gracie i szukacie punktów talentów, to jak najbardziej w takim miejscu. No i słuchajcie, wróciliśmy sobie do False End i zobaczymy, czy ktoś ma tutaj dla nas jakąś fajną misję fabularną, główną przede wszystkim. Chciałbym mu safe obrobić, ale nieważne. Dobra. Mów, co wiesz, i lecimy na misję. He sought refuge with the resistance at the Silver Lake Trailer Park, but I've been in the dark ever since. There's no telling when the Lord will lift the burden of the wounded off my shoulders. Go to the Silver Lake Trailer Park and make sure that young man is safe and sound. We need to be open to forgiveness. If not, we're no better than the cult. Bardzo prosta misja przed nami. Znaczy według mnie. Możliwe, że tam będzie niezła jatka, ale dobra, musimy dotrzeć do kempingu Silver Lake, który znajduje się 2,6 km od nas i to jest tutaj, to jest obok tego pieska, którego ostatnio uratowaliśmy. On był tutaj chyba, a my musimy być tutaj. Także dobra, ja robię szybko podróż w to miejsce. Pyk, amunicję mamy, także będzie można się pobawić, jakiś ziomeczek tutaj z nami biega, także on nam tutaj na pewno pomoże. Polecimy. Cytaty Johna Cena. W ogóle tak mi się ta rodzinka tutaj ta podoba. Normalnie dawno nie było jakiejś gry, żeby mi przeciwnicy tak pasowali, że tak powiem, nie? Tutaj naprawdę udało im się. Bo w czwórce chcieli zrobić drugiego Wasa, nie wyszło. W Primalu to już nawet nie pamiętam, co tam dokładnie było. Ale z czwórki zapamiętałem tego typa jako nie wypał, ten w różowym garniaku, nie? Dobra. Biegiem, biegiem, biegiem. Mój ziomuś tam leci, widzę strzałeczkę. Dobra, tam się gdzieś strzelają, na szczęście to nie samoloty, bo te samoloty teraz tak się do mnie prują, że to jest jakaś masakra. Sekciarze otoczyli kemping, spoko. Ej, jaki osam pomnik. Musisz działać szybko, inaczej będziesz człowiekiem przypałem. Tylko tyle? Tylko 3 typa? Wy sobie chyba jaja robicie. Patrzcie, mam łuk. Ups. Ale jeszcze nie umiem z niego dobrze strzelać, tak wam powiem. Dobra. Ty masz tego do zdjęcia. O! Jak go wyrżnął, aż go w kosmos wyrzuciło. A co jeszcze tutaj? Patrzcie, bo jak celuję, to idę w górę normalnie. A, bo on wstaje jak celuje. Dobra, nie wiedziałem nawet. Dobra, to wiesz co, ty masz tego do zdjęcia? Się zajmę tym. Przecież to jest co? Ile on ma HP? Skurczybyk. Dobra. Easy. What? Dobra, weź tego. Ja ci pomagam z tym. Nice. Dobra, teraz tego weź sobie. Ej, ktoś tam jeszcze mnie widział. Czekajcie. A, widzicie. Oj, wykrył mnie. Dobra, to tego weź. Halo, gdzie ty jesteś w ogóle? Ziomeczku. Dobra. Quick headshot. Dobra, leżycie. Leżycie. Zarąbiście. Dobra. Także co, wszystkich tutaj wyeliminowaliśmy. Ja sobie troszeczkę amunicji odnowię. Przy okazji mogę już mieć ponad 200 tutaj naboi. Jak widzicie, mam 270 teraz. Gdyż taki talent sobie tutaj odblokowałem, który jest naprawdę, naprawdę mega, bo ta amunicja mi się dosyć szybko kończyła zawsze. Paty po nie mógł się dobić, a tutaj takie rzeczy. Serio? Serio? Naprawdę?
naprawdę takie rzeczy się tutaj dzieją. Ej, ale zawsze musi być fail. To jest taki fail na początku, także napiszcie. Wszyscy piszemy teraz komentarz, Vertez, bardzo śmieszny fail, nie? Na szczęście nie muszę tego powtarzać. Czyli dobra, po prostu musimy przespotkać z typem, nikogo nie możemy zabijać, chociaż to jest dziwne, bo typo mnie tutaj widzicie, no i interesował, żeby go zdjąć, ale no dobra. Nie, to nie. Okej, broń uciekiniera. Aha, bo on uciekł. Dobra, okej. Jasne, chciał zdradzić swój lud, nie? Dobra, ja tu wam szybę wywalam. Dobra, po pierwsze, bierz tego. Dokładnie tak, ja sobie tych biorę. Świetnie. Gdzieś ktoś jeszcze jest. No proszę bardzo, to weź tego atakuj. Pyk, pyk. Leżysz. A w sumie, tobie też bańkę mogę sprzedać. No proszę bardzo, to weź tego zaatakuj. Ja tego zdejmę. Elegancko tutaj kooperacja taka idzie. Normalnie szok. Szok, kto tam jeszcze? Weź tego. To teraz tego, skoro tam nie żyje. Dobra, teraz tego. Ale ze mnie, kurde, protaktik jest. Normalnie. Dobra, no to tego, bo tamten już leży. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, widzę, że muszę tutaj wejść do gry. Vertez, join the game. Okej, to teraz tego weź. Tam spróbuję go zdjąć, ale przez szyby tutaj dosyć ciężko się rzuca. Coś rzuciłem, wiecie? Chciałem przeładować, a coś rzuciłem. No, jeśli to jest... Jeśli to jest trap, to tutaj niedźwiedź zaraz przybiegnie. No okej. Okay. Dobra, z tej strony lecicie. No to weź sobie tego zdejmij. Elo. Się wywrócił. O, panie. On ma jakiś dynamit. A nie, on ma działko, dobra. Nic nie było. Dobra, weź tego zdejmij. Aha, ja go zdjąłem. Się wrąbał, dobra. Sojuszniku, weź tego zdejmij. Wiecie, bo nam tutaj z każdej strony lecą. Dobra, ale to są moi. God damn it, się wszędzie wszystko dzieje. Dobra, ty leżysz, świetnie. To tamtego zdejmijcie. Nie, 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 nie ciebie, nie ciebie. No dobra, tutaj już koniec tematu. Zanieść, gdzie mam cię zanieść? Na tył łodzi, tak? Gdzie to jest? Tam, dobra. To lecimy, to lecimy. Słuchajcie, musicie mnie chronić. A przede wszystkim uciekiniera. Dobra, zdjąłem go. Wow, wyrzuciłem typa. Ej, czekaj, nie chciałem to był rzucić jak granatem. Aczkolwiek to było śmieszne. Aha. Super. Aha. Dobra, weź tamtego typka. Jak go trafiłem w biegu. Ej, czy możecie go zabić? Halo, gdzie moja ochrona? Dobra, sam go zdjąłem, bez łaski. Teraz tego zdejmij. Dawaj, dawaj. Zarąbiście, zarąbiście. Okej, tym razem trafił, nie? Mamy towarzystwo. No to się zajmie nimi. Dobra, to jesteś z moich ludzi. Świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, tamtego możesz zdjąć, bo go widziałem. Oho. Dobra, już mnie widzą, już mnie widzą. Zostaw ciało. Proszę bardzo. Wywalił się na głupi swój ten. Ryjec. Pyk. Jeden. Co by ich oznaczyć, bo kurde. A, go w biegu trafiłem, ładnie. Świetnie, dostał po kochonezach. Weź go tam z tamtej strony. O, no to dobitka. Już? Świetnie, a to już oddychała tutaj, znaczy odpłynęła. No to super, kurde. Dokładnie tak, dostajemy tutaj eleganckie pochwały. I super. Ja chcę wędkować, halo. Przytrzymaj kuj, wciśnij E. Wędkę, dobra. Zdobądź talent króla rybaków, żeby używać przynęt robiących większe ryby. Dobra, zwierzę za pomocą prawym. Szybko zostanie zszarpnięta, wciśnij. Trochę to skomplikowane. Ej, łowim rybkę. Teraz zarąbiście. Ukończono kij w mrowisko.
Okej. Dobra, wypełniona misja. O, proszę bardzo, kolejny poziom. Kolejny poziom. Mamy akcję. Super. Nowa broń odblokowana w sklepach. Świetnie. Ja coś złowiłem tak właściwie? Nie wiem, to nieważne. Nieważne, bo zaraz dostaniemy tutaj mega atak ludzi. I teraz będzie dopiero akcja. Dobra, pokuta, misja fabularna. Aha, czyli to jednak... Jednak mnie teraz nie będą porywali. No, dobra. Dziwa wędka tak właściwie. O, mam amunicję przebijającą już tutaj. Super. Dobra. Gdzie jest wędka? Użytkowe. Aha, dobra. He, to dobre bajery. Bimber. Bimber, bimber. Dobra, lecimy na miejsce, bo teraz mamy tutaj naprawdę bardzo fajną akcję. Otóż będzie najprawdopodobniej walka z Johnem Seedem. Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Jestem ciekaw, naprawdę. Może dam radę, może nie. Zobaczymy, John Seed nam powie tak w tej walce. Tak, pokonałeś mnie. Albo będzie inaczej. Powie tak, udało mi się cię zdjąć. Haha. No dobra. Wszystko się okaże, kurczę, tutaj w tej misji. O, Trainu nie żyje. Interakcja. Dobra, cutscenka będzie. To oglądamy. Oho! Dobra, dobra, to niezłe tutaj przywitanie. Czyli jednak nas po części znowu porwali, nie? Czyli ten sam motyw znowu. I jest i John. Tak, to ja, cześć. O nie, tatuaż mi zrobił. Nie, fajnie zlew. Dobre tłumaczenie, okej, okej, oglądamy. Our sin. We hide ourselves. You will not hide any longer. Your true self will spill out on this floor for all to see. Muhammad won't come to the mountain, then bring the mountain to Muhammad. Let's begin! I thought a friendly face might make your atonement easier. Our devoted. We are gathered here to bear witness. You son of a bitch! Let's try that again. Our devoted, we are gathered here to bear witness. Our devoted, we are gathered here to bear witness. To those willing to atone for their sins. To those willing to atone for their sins. Will you, Nick Rye, place your hand upon the word of Joseph? Will you, Nick Rye? Oh, fuck that. No. I never given in to that psychopath. There it is. Greed. Always thinking of yourself. Nick? Yes. Yes, I will atone. No! 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 No!
take away your sins. The power to set you free. Deputy, place your hand upon the word of Joseph. Will you, deputy, place your hand upon the word of Joseph? Renounce your sins and admit your transgressions. And renounce your sins and admit your transgressions. Say yes. Zastanawiam się, czy John zauważył, że to nie jest ta książka, którą... Znaczy, to nie jest ta ich Biblia cała, tylko... Ksiądz podmienił w międzyczasie, ale dobra, dobra, mówię tak. O, jednak nie zdążyłem powiedzieć. Proszę bardzo, coś się tutaj wydarzyło. Spróbujmy raz jeszcze, bo tak pewnie będzie do oporu. O, w mordę. Ej, to było dobre. To było dobre. To było naprawdę dobre. Nie zauważył i ma za swoje. To co, gonimy go teraz, rozumiem? Nice, ej, to było... przeepickie, dobra. Ja to was zdejmuję. Spadaj, gościu, nienawidzę cię. Wiecie co, może... To nie było dobre, że tutaj wyleciałem na kozaka, bo chciałem gonić Johna. Dobra, zróbmy to raz jeszcze na spokojnie, bo widzę, że raszując tutaj nic nie zdziałamy. Chciałem zobaczyć, wiecie, wiecie, ja lubię czasami po prostu, czy czasami... często polecieć w całą tutaj zadymkę i gonić kogoś, nie? No ale dobra. Spadaj. Dobra, ty już nie żyjesz, ale o tym nie wiesz. Też spadaj. O, powoli się robi i jest. Aha, bo to jest za bezpieczkością, a nie gonidżona. A szkoda, naprawdę. A nie mam mojego ziomala, który by go tam pobił. Wow! Sorry, księdzu! Strzeliłem w ciebie. A! Dobra. Chyba nie weszło. Ktoś mnie na plecy strzela, czy co? Bo damage dostawałem, wiecie? Proszę, tutaj mamy typkę. Nikogo więcej nie ma? Okej, okay. Grunt, że wiem, gdzie są. To teraz macie przełąbane. Dobra, leżysz. Też leżysz, ale wallhack normalnie. I proszę bardzo. Wejdź na wieżyczkę zamontowaną na ciężarówce. Okej, okay, czyli gonimy Johna, inaczej mówiąc. Dobra, dajcie coś, co tam macie. My tutaj wbijamy i lecimy na akcję. Lecimy tutaj cisnąć. Dotrzyj na rancho Johna Seeda. Lecimy. No siemano. Dobra, to nasi, dobrze, że nie strzelałem. A chciałem, naprawdę chciałem strzelać. O! Dobra, faktycznie nie musiałem strzelać. Gdzie jest tym RPG? Halo. To są nasi, nieważne. Nieważne, jedziemy. To nie są nasi. Ja tutaj ci wysadzę autko, nie wiem czy na to mi pozwolisz, ale to jest mój pomysł tutaj, na to miejsce. Dobra, tam was postrzelam, no siemano. Dawać tego. Dobra, on już nie żyje. Grunt to wiecie, kierowcę zabić, a później to już bez problemu, nie? Osiągnięcie, strzelec drogowy. O! Dobra, mam nadzieję, że się rozwali. Okej, nie widzę go. Dawaj, dobra, ten też nie żyje. Dawaj, dobra, kierowca już nie żyje. Tak chciałem przeładować. Czas na świętogin, dawaj świętogin. Dawaj tego lamuska. O! No wybuchaj, tam tego jeszcze rozwalisz. Że tego jeszcze musimy zdjąć. Zestrzel te samoloty, a co ja robię, kurka wodna? Cały czas walę w te samoloty, jak porąbany. No, to już bez problemu, myślę, przez jakiś czas. Nope. Jeszcze żyję. Tego w ogóle trafiam. Wiecie, trzeba strzelać przed samolot, no nie? Żeby to doleciało do niego. O, nice! To było dobre trafienie. Tak jak mówiłem, trzeba przed nich strzelać. Inaczej się nie trafia. Dobra, dotrzyj na rancho Johna Seeda, tak? A ty co, porąbany przede mną tak stoisz? Dobra,
Zaraz tutaj trzeba zdjąć. Okej, okay, ale ten myślę, że jest ważniejszy. Dawaj. Mam to w targecie ich. Okej, okay, jak wróci to będzie czubem. Okej, okay, jesteśmy u Johna. Halo John! Ej, odbijałem tą miejscówę już. Co tu się wyprawia? Halo? Elo, witam was! Samolot ci tutaj kradniemy. Dobra, znowu kradniemy samolot. Wsiądź do samolotu. Wiecie co, ja wolę do tego. Dobra, wsiadamy. Okej. Okay. Gniew, misja fabularna. To jest jeszcze ode mnie, dobra. Znieść samolot Johna. Że co, bo ja tutaj do działka wsiadłem, nie? A nie jako kierowca. Ale coś sobie tutaj zdziałałem. Dobra. Zamykamy i jedziemy. Jedziemy. Lecimy. Co, pojedynek powietrzny? Pyk. Dobra, on już leży. Dobra, lećmy. Lećmy po Johna. John, nadchodzę! Serio mam tak wysoko polecić? Aha, bo on tam leci. Dobra, ja go nawet nie widziałem, wiecie? No tak, dopiero mi jego tekstury załadowały. Patrz na twój gniew! Aha. Czekajcie, bo akurat mi amunicji zabrakło. Turbulencje! Czekaj. John, nie uciekaj! Pogadajmy jak kurde... ziomeczki. Dawaj Johna. Kurde. O, dobre to było, ale mi kurde oczywiście amunicji zabrakło. Nie no, kurde, dawaj. Może się rozbijemy razem w powietrzu, co? Joho, koberwał! Dobra, zdobądź klucz do bunkra od Johna. John, lecę po ciebie! No nie uciekaj po cię. Dobra. Samolot Johna się rozbił. Jeszcze się nie rozbił! On się dopiero rozbija. Patrzcie jak pięknie. To jest John. Cześć John, co powiesz na to? Już powinieneś nie żyć. Dobra, lądujemy. Dawaj, John czeka na nas. Nara, ja stąd wysiadam. Na mój sposób, gdzie jesteś, John? Patrzcie, jak pięknie spada. O, oberwałeś. Dawaj, John, nie mam całego dnia. Chodź, John, chodź, pogadajmy. Pogadajmy. Ja cię lubię, wiesz? Naprawdę cię lubię, jesteś fajną postacią tutaj. Tylko cię zabiję. Może z łuku. John. Pogadajmy, John. A, kurde, John. John Cena normalnie z ciebie. Dawaj. Teczka, super. Fuck! Podpalacze jedna, aż mnie zaswędziało, tak się nie robi. Ej, to jest trudna misja, wiecie? Jest! John Seed został pokonany! Yes! Mamy cię! Ale tutaj, kurczę, myślałem, że będzie coś lepszego niż wczytywanko od razu. Ale dobra, zobaczmy, jak to się potoczy teraz. Ever stop to think about that? Everyone thinks he's crazy, but he's not. Look around you. This world is on the brink. You can feel it in your bones. Look at the headlines. Look who's in charge. You want this key?
Because you think you're saving people, but they are already safe. We had a plan. You don't understand. You don't believe. You don't care! May God have mercy on your soul. No i mamy kluczyk. Niestety, John. Niestety. Jak to mówię, jak ci zrobił zły tatuaż, to wiecie, co z nimi zrobić. Przeszukaj. 1500 hajsu, nice. Myślałem, że go wsadzę, wiecie, na pasażera, nie? Jakość zbawienia, misja fabularna. Dobra, dobra, zrobimy sobie. Oj, John, oj, John. Wieści, w sklepach pojawił się nowy sprzęt. Nice. Nice, bo w końcu ten teren już odzyskaliśmy. Johna już z nami niestety nie ma. A my lecimy do twojego bunkra. Gdzie jest twój bunkier, kolego? A tutaj, tutaj też byłem, także widzicie, mamy nawet szybki teleport. I sobie zobaczymy tutaj tą misję. Dobra, ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. No i co, do następnego, na razie, cześć, hej, hej!